No i witam wszystkich znowu. Od ostatniego karnetu bojowego, właściwie początku karnetu bojowego, minęło już 70 dni, więc nagrywamy kolejny. Mamy informacje, nie ma tego jeszcze w grze. Nagramy sobie przegląd całego karnetu, ale wcześniej konkurs. W końcu wymyśliłem konkurs, będzie wszystko ok. To będzie konkurs na 2000 fałdolców. Zdecydowałem, bo miało być 1000 na początku, ale niech będzie 2000. Niech stracę, nie no, żartuję, niech będzie. Konkurs polega na tym, żebyście zostawili suba, komentarz pod filmem. Najlepiej jakbyście wbili na grupę, chociaż to nie jest wymagane, na grupę, która będzie w opisie. Czyli tak, subskrypcja, łapka w górę i komentarz pod filmem. Komentarz obojętnie jaki, bo to będzie losowane później. Kto nie da komentarza, to nie ma szansy brać udziału w losowaniu. I teraz tak, zasady. Warunek konkursu jest taki, żeby wybiło mi 500 subów. Brakuje do tego 150. Nie wiem, czy to się da, czy to będzie taki zasięg, czy to da się tak zrobić. Więc jeżeli się tego nie da zrobić w ciągu powiedzmy 2 tygodni, to po 2 tygodniach będzie losowanie. To chyba za długo trochę. Ale niech będzie po 2 tygodniach. 2000 to jest dużo, więc. A to poza tym jest pierwszy konkurs na moim kanale, więc niech będzie 2 tygodnie. Jeżeli się nie wybije 500 subów, losujemy. Jeżeli wybije, super. Ludzie będą tam, wszyscy, którzy będą mieli komentarz, będą losowani. I to jest cały konkurs. Konkurs zazwyczaj powinien być na końcu, ale zaczniemy od tego. I lecimy teraz do przeglądu. Sezon trzeci Fortnite. Wiemy, jak będzie wyglądał karnet bojowy. Super. Mam jakieś reklamy. Wszyscy czekają na informacje. Aha, aktualny sezon kończy się 21 lutego. Na początku miał być to 20, ale jednak 21. Więc macie jeszcze czas, żeby tam wybić czarnych rycerzów i tak dalej, i tak dalej. Cena będzie taka sama. 950 fałdolców. Ja powiem szczerze, sfarmiłem teraz dużo fałdolców na ratowaniu świata, więc mam już na karnet, od razu będzie karnet na streamach, zapraszam na streamy także. I teraz tak, karnet bojowy będzie w motywie astronautkim, to mamy pierwszą stronę karnetu, czyli mamy, kto miał karnet bojowy w drugim sezonie, od razu ma 5 stopni odblokowanych, czyli mamy 100 fałdolców, emotkę czaszki, jakieś tam ikonki, kolejne 5 tirów w następnym karnecie, no i mamy już skina tego astronauty. Ciężko to zobaczyć, o, teraz będzie troszeczkę lepiej. Tu teraz, że te misje będą i tak dalej, potem jakieś, nie wiem, broń jakaś chyba, czy nie wiem co to, aha, chyba coś innego będzie po prostu, jeszcze będą różne motywy. Na 7 mamy już zbierak jakiś i tak dalej, z karnetu jeszcze zrobię przegląd karnetu, jak już będzie w grze. To już na spokojnie. Jak to cofnąć? Tędy musimy cofnąć. I teraz tak, mamy różnicę między drugim a trzecim sezonem. Ubiory, czyli skórki. Będzie 6, były 4. Czyli mamy 6 skórek do zdobycia. Podobno, to jest nieoficjalne źródło, ale ktoś z zagranicznych YouTuberów dodał, że to będzie za ostatni poziom, będzie strój ninja. Ninja podobnego jak jest w Ratowaniu Świata, czyli zajebista skórka, to trzeba bić. Kilofów będzie tyle samo, czyli po 3. Emotek będzie tyle samo, czyli 4. Przepraszam, zaznaczyło mi się. Co dalej? Lotnie będzie po 3. Sprzęt na plecy. To będzie w stylu jakiegoś ubioru. Typu plecak, typu jakieś, nie wiem, jakiś spadochron, coś takiego, coś w stylu plecaka będzie. To będzie sprzęt na plecy. Będzie można to dodawać do skórki. Smugi lotni przy swobodnym spadku. Teraz będzie danych 5. To też jest nowość. Smugi to tak, czasami jak przeładowujecie broń, to jest taka smuga za lufą idzie. I to będzie różnokolorowe. Ekrany ładowania. Tego w ogóle nie było. Prawdopodobnie będzie można zmieniać ekrany ładowania. Będzie 6. Sztandarów, czyli ikonek, będzie 20, a było 16. Emotikonek będzie 20, było 16. W sumie mamy tutaj 69 rzeczy. If you know what I mean. A wcześniej mieliśmy 46. I teraz tak, karnet trzeciego sezonu będzie bogatszy o 30 stopni, czyli setny. Nie spowoduje to jednak tego, że nagrody zdobędziemy dużo później niż to miało miejsce w sezonie drugim. Zdobycie wszystkich nagród powinno zająć mniej więcej tyle samo, czyli około 75 do 150 godzin gry. No i dalej można kupować stopnie za 150 fałdolców. Z nieoficjalnego źródła wiem, że skórek. Wiem, no nie wiem, to nie jest potwierdzone. Że skórek będzie 4 astronauskie i jeden ninja i jeden jakiś. Coś w stylu pirata, coś takiego miało być. Ale to też jest nieoficjalne. To po prostu są domysły graczy i różnych innych, że tak powiem, stron internetowych odnośnie Fortnite'a. Na start sezonu trzeciego będzie dostępny zestaw bojowy. Oferuje on w cenie 2800 fałdolców. Panie tu, fałbaksów. Karnet bojowy plus 25 stopni.
Dam tu niesamowitą przewagę na starcie, a wszystko to będzie tańsze o 40%. 2800 to jest dużo, mi się wydaje, jak na dokupienie 25 stopni. Ja wolałbym chyba 2800 przeznaczyć na skórki, których nie ma w karnecie, a stopnie wbijać. Ale to zależy, jak kto gra. No to już od Was zależy. Bardzo mi się podoba farmienie kasy na ratowanie świata, więc też polecam, jeżeli ktoś nie ma ratowania świata, polecam sobie załatwić. Około 80, od 60 do 80 zł można to kupić od innych graczy. I druga sprawa, ratowanie świata prawdopodobnie będzie za darmo w czerwcu albo w ogóle. To też są nieoficjalne źródła, więc tylko to podaję. Wyzwania tygodnia. Karnet bojowy w nowym sezonie pozwoli na zdobywanie kolejnych poziomów w własnym tempie. Zaliczać je będziemy mogli dzięki nowym wyzwaniom tygodniowym. Czyli co tydzień będą jakieś tam wyzwania dodatkowe po prostu, czyli więcej misji będzie niż teraz, bo teraz mamy dwie misje dziennie. Za karnet bojowy jest jedna i za normalna misja jest jedna. Resetują się one o pierwsze, jak zawsze. W każdym tygodniu mamy 7 tych wyzwań. Zastąpią powinno być, a nie zastąpione. One wyzwania dzienne karnetu bojowego, które mieliśmy w sezonie drugim. Czyli te wyzwania dzienne karnetu. Aha, czyli te, co dostawiliśmy jedną misję za karnet bojowy dziennie. To wiadomo. Za karnet bojowy, no. Wyzwania tygodniowe będą się kumulowały i można je wykonywać w dolnym momencie gry przed zakończeniem sezonu, czyli non-stop będą się dodawały. Super. I tu widzę 50 gwiazdek za te wyzwania. Nie. Aha, no. Aha, 50 gwiazdek, dobra, co tydzień 50 gwiazdek chyba to wychodzi na to. Ale nie wiem. To się okaże dopiero, jak będziemy mieli karnet bojowy. Aby zdobyć nagrody, wystarczy wykonać tylko 4 z 7 wyzwań tygodniowych. Tygodnia możemy więc wybrać te, które najlepiej współgrają z naszym stylem. Aha, czyli rozumiem. W tygodniu będziemy mieli 7 zadań, trzeba wykonać 4, żeby dostać nagrody. Czaję. Rozumiemy wszystko. Często zadawane pytania. Czy jeżeli posiadam karnet bojowy w sezonie drugim, otrzymam go w sezonie trzecim? Nie, to wiadome. Czy po zakończeniu sezonu moje skiny, emotki w Hotlotsie przepadają? Nie, to wszystko też są Wasze nagrody. To bardzo też dużo miałem pytań pod zeszłym filmikiem. I w ogóle dziękuję. 7000 wyświetleń. Ponad chyba już jest. Super. Ponad 100 łapek w górę. Wszystko jest super. Mam nadzieję, że to przebijemy teraz. To by było dla mnie tyle. W jaki sposób będę mógł kupić karnet? Wejdziemy w Fortnite, wybierzesz tryb Battle Royale, przejdziesz do zakładki karnetu bojowego i klikniesz kup karnet bojowy lub kup zestaw bojowy. Pamiętaj, musimy mieć odpowiednio faldolców. Czyli albo kupujemy faldolce i potem kupujemy karnet, albo za faldolce, które mamy, kupujemy karnet. Bardzo, bardzo fajnie, że tego nie. Były też domysły, że będzie za kasę, ale zrezygnowali z tego, żeby nie naciągać nas na pieniądze. To jest super. Super posunięcie. Bo też mówili, że prawdopodobnie będzie za pieniądze jakiś czas temu. Epic Games to mówiło. Że prawdopodobnie, czyli nie mówili, że na pewno, a teraz zmienili na 950. Sezon zaczyna się 22 lutego, będzie trwał do 30 kwietnia. What? 30, 60. Niecałe 70 dni, dobrze liczę? Ile ma marzec? 31? 1,61 i luty mamy w tym roku 6. 60 dzień, czy 7, czy mamy przestępny rok? Nie wiem. Nie wiem, czy jest przestępny rok. Szybko. Nie, 28, normalnie, dobra. Czy nadal dostępne będą dzienne wyzwania? Tak, dzienne wyzwania będą dostępne nadal. Wyzwania weekendowe zastępują dzienne wyzwania karnetu, czyli tylko te, co mieliśmy za karnet. Nowy karnet 950 fałdolców, 25 poziomów wynosi 2800. Super. Jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a my będziemy aktualizowali listę. I to jest super. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Na bieżąco na telefonie mam powiadomienia, będę odpisywał. Przypinam serduszka, łapki w górę, te wszystkie rzeczy, co wy lubicie. Tak mi się wydaje, że lubicie. Jak nie, to dajcie w komentarzu, czy coś wyszło nie tak. No i co, to tyle. Pamiętajcie o konkursie, był na początku. Subskrypcja, łapka w górę i komentarz. Dzwoneczek czasami wkurza, więc tego dzwoneczka nie wymagam. I my w ciągu 2 tygodni powinniśmy rozwiązać ten konkurs. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Kończymy relację i widzimy się w następnym odcinku, już przeglądaję karnetów w grze.